Znajdujecie się w dziwnym miejscu. Ale nie macie się czego bać. Nie jesteście same. I nigdy nie będziecie. Doktorze, opowiem o tym światu. A iść w drogę swą. Oczekujecie ode mnie, że zostawię moje dzieci? Najważniejsze jest, abyś żył! Ale kto widział, żeby opuszczać dziecko w potrzebie? Kto słyszał, żeby zostawić chore dziecko samo w nocy? Co robisz, Żydzie? Co? Co ty tutaj robisz? Ty nie możesz być w moim śnie. Mogę być gdziekolwiek mi się podoba. A teraz wracaj, skąd przyszedłeś, bo inaczej zamknę cię w ciasnym, ciemnym pokoju. Doktorze, wznoszą mury, to więzienie! Nie dajcie się zwieść ich kłamstwom, oni chcą nas wszystkich zabić! Znam ludzi, którzy mogą różne rzeczy załatwić! Uciekaj, póki możesz! A co z dziećmi? Co stanie się z dziećmi, kiedy odejdę? Powinieneś nauczyć mnie, jak rozpoznać wroga i zabić go! Nauczyłem cię, jak być człowiekiem! Doktorze, tylko ty możesz powiedzieć prawdę! Getto ma być zlikwidowane! Doktor Korczak! Nie zostawię moich dzieci! Są już na ulicy! Weź to! Co to jest? Mój pamiętnik z Getta. Doktorze! Kiedy odejdziemy, powiesz światu prawdę. Doktorze! Idź już, zostaw mnie! Idź! Doktorze! Zostaw! Zostawcie mnie! Wszyscy! To jest historia Janusza Korczaka i dzieci.